Witam Was umiłowani moi na kolejnej nagrywce, na kolejnym vlogu. Dzisiejszy vlog z samochodu. Jest to vlog z samochodu dlatego, że jeszcze tak naprawdę de facto nie rozpocząłem swojego sezonu motocyklowego w tym roku. Motocykle stoją jeszcze pod kołderką. Ja jeszcze się do nich, jak to się mówi, nie dokopałem z paru powodów. Byłem trochę przeziębiony, troszeczkę zdrowie mi nie domagało, a z drugiej strony tak naprawdę od niedawna można powiedzieć, że wreszcie z mojego regionu, z mojej kochanej Studziennej zszedł śnieg i drogi są na tyle można bezpieczne, że tak już pomału można się zastanawiać nad wyprowadzeniem tych motocykli. Ale jeszcze się nie śpieszę. Nie śpieszę się z tego powodu, z tą czynnością, ze względu na to, co się dzieje. Dzieje się dużo złego się dzieje, ponieważ jak wiecie, co komu będę mówił, że jesteśmy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo wszyscy, jakim jest epidemia koronawirusa, czyli tego COVID-19, tej przeklętej choroby, która jest coraz bliżej naszego kraju, a może już jest w naszym kraju, tego cholera nie wiadomo, więc na razie media o tym nic nie mówią. Ale co właśnie przed chwilą się dowiedziałem, właśnie już w Czechach są pierwsze przypadki, więc bardzo blisko tutaj granicy państwa, gdzie tak notabene mieszkam. Więc to jest właśnie powodem nakręcenia tego vloga z samochodu. Otóż jak co roku zamierzałem pojechać na targi do Warszawy, na Moto Expo. I powiem tak, już w tamtym roku kupiłem bilety, w tamtym roku zamówiłem hotel, zaliczkowałem, bilety już wiadomo, są kupione. I 5 dni przed tym wyjazdem informuję, że nie pojadę. Nie pojadę, ponieważ boję się o zdrowie mojej małżonki, która miała ze mną jechać, no boję się o swoje zdrowie, no i o życie, bo tutaj można powiedzieć, że już możemy w tych kryteriach myśleć, bo jednak taka to sytuacja może zaistnieć, że może to zagrażać naszemu życiu, no i życiu naszych bliskich, bo powracając i przywożąc, nie daj Boże, chorobę stamtąd, możemy zarazić na naszych najbliższych. Ja nie mówię, że w tym momencie nie może się tak stać, bo że tutaj zostałbym w jakiś tam sposób narażony na tą chorobę, bo też pracuję między ludźmi, ale jadąc tam wydaje mi się, że prawdopodobieństwo zarażenia zwiększam, a tak naprawdę chcę je ograniczyć do minimum i dlatego już to nie jadę. Szykowałem się na wyjazd, cieszyłem się na spotkanie z vlogerami, już byłem umówiony wstępnie z Kowal Moto, bo tak w sumie sobie tam troszeczkę dywagowaliśmy i sobie rozmawialiśmy za pośrednictwem YouTube o ewentualnym spotkaniu i przybiciu piątki. No niestety nie będzie mnie na tych targach ze względów właśnie tych, a nie innych. Może wpadam w paranoję, może jestem lekkim paranoikiem, ale uważam, że trzeba jednak przemyśleć po prostu wyjazd na te targi i jednak zrezygnować. Także to jest moja ostateczna decyzja co do wyjazdu. Bilet notabene odstąpiłem. Koledze, który mimo powiedzmy sobie trudnej sytuacji zdecyduje się na jazdę. Oczywiście nic nie zarabiałem, tylko po prostu sprzedałem za taką cenę, za jaką udało mi się wtedy na przedsprzedaż ten bilet kupić. Miejmy nadzieję, że nic nie będzie. Tego wszystkim, którzy pojadą te targi, życzę, ale ja jednak po prostu boję się. Także tyle, co chciałem Wam wszystkim umiłowani moi przekazać na tej krótkiej nagrywce. Mam nadzieję, że tak naprawdę uda nam się jakoś wyjść z tej sytuacji, jaka ogarnia świat, jakąś obronną ręką, że tych ofiar, tych ludzi poszkodowanych przez tą straszną chorobę, jaki jest ten koronawirus,
będzie jak najmniej. Tego sobie i Wam życzę, żeby nikt z Waszych bliskich, nikt z Waszych znajomych nie doświadczył tej strasznej choroby. Życzę Wam tego i życzę sobie również. I trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w kolejnych moich nagrywkach. Pa!